Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Lies of P. Jesteśmy na bagnie bez nadziei. W poprzednim odcinku odblokowaliśmy sobie tutaj skrót. Spotkaliśmy Alidoro, który jak okazuje się może nim nawet nie być. Jego wątek jest bardzo ciekawy, ale to będziemy rozwijać dalej. No to co, lecimy dalej, zobaczymy co teraz nas czeka. Czy Alidoro coś nam jeszcze powie? Dobrze, nic nie powie. To ruszamy dalej i sprawdzamy, co teraz na bagnie bez nadziei. Powiem wam, że zmiana tej broni na szybszą jest dla mnie o wiele wygodniejszą chyba do grania. Duża broń to była duża, fajna, ale jednak tutaj jest większe zabawy, widzicie? Wnyki. Księżycowy kamień półksiężyca i ostra rura. Nic nie pominęliśmy. O! O wilku mowa, wnyki. Zobaczcie, jakie wielkie wysypisko. Jak to wygląda. Co to za skrzynka? Co to było? Stamtąd? O kurde. To jakiś przedmiot był? Ktoś strzela do nas? Kurde, faktycznie. Skażenie. Przedmioty, wejdźmy do tej wieży i rozwalmy go, żeby nie strzelał do nas więcej. O kurczę, ile tu ich jest? Faktycznie mogę rozwalić działko. Ciekawe, czy mogę z niego strzelać. Nie, chyba nie. Dobra, działko rozwalone. Zniknął, ale widoki. Zobaczcie, tam jest druga wieża. Tam jakby wielki magnes ze złomem. No, fajne miejsce, fajne. Mamy tu też skrzynkę. Zobaczmy, co jest w skrzyneczce. Głównie topora żywej marionetki. Zobaczmy broń. Tak, to to. Wow. O, już gigant. O, jaki powolny. Ale na razie jedziemy dalej z naszą bronią. Bryła Ergo. Fragment promienistego Ergo. No dobrze, i teraz mamy tutaj przeciwnika. Takiego całkiem dużego.
No, muszę przyznać, że bije całkiem mocno. Udało się. Narzędzie od awaryjnych napraw Beniniego i fragment promienistego Ergo. Dobrze, i teraz bierzmy wszystkie te przedmioty na całej tej... całym tym bagnie, które tu jest. Zobaczcie, ile tu marionetek wchodzi. Księżycowy kamień pierwszej kwadry, super. Przyda się na pewno ten kamień. Tu są marionetki. Dobra. Pokonaliśmy kamień półksiężyca. Co możemy? Ampułka oczyszczenia atrybutów i termit. Super, naprawmy może broń. Widzicie? Takie pułapki. Trzeba tutaj uważać na te wnyki, bo to naprawdę może być ciężki temat. Fragment promienistego Ergo. Uleczymy się, bo to niewiele nam da, że będziemy tak mało życia mieli. To jest jeszcze jedna marionetka. Koło zębate. Dobrze, to tu zrobię się chyba wszystko. Tak, to jeszcze jest przedmiot. Ostra rura. Zebraliśmy tu wszystko? Chyba tak. To jest przedmiot, tu jakby ścieżka była. Czy to jest stąd ścieżka? Ta jest ścieżka stąd. No dobra, to lecimy. O, coś słychać. Kurczę, znowu ten. Jest, udało się. Ścierniwo elektryczności, fragment promienistego Orgo i okruch gwiazdy. Super. Awaryjna chronologia niego. Mamy trochę już mało ampułek do leczenia. O, ale mam Stargazer. Super. Księżycowy kamień Nowi Przymierze. I coś mamy tutaj. Rutualny Stargazer nasz, żebyśmy... użyjmy.
thought I was forever alone. Without the Covenant, my kind hates me. Monstrous humans, puppets, they all hate me. But I want to be friends with humans. If I learn how to feel, would that be possible? If you tell me how, I'll return the favor. I want to learn how to feel. Marionetka, która chce poznać uczucia i być przyjacielem człowieka. Bardzo ciekawe. No dobrze, porozmawiajmy jeszcze. Naucz smutku, naucz klaskania i wrócę później. Bardzo ciekawe, nauczmy smutku. Pułk odporności na atrybuty. Naucz klaskania. Fragment promienistego erbu. Dobrze, teraz tutaj nic. No dobrze. Ciekawe, czy dużo brakuje nam do poziomu. Chyba tak. No dobrze, ruszmy dalej. To za giganty chodzą, tak słychać. O, znowu strzelają z wieży. Trzeba biec do tej wieży od razu chyba. O, marionetka przyszłości. Lecimy. Dwie marionetki przyszłości? No chyba nie. No chyba trochę przesadzili teraz. Wejście do... Korba motoryki. Co? To wejście jest zamknięte. Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Nie. O ja. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Dwie marionetki przyszłości na jednej planszy. Nie są może jakieś mocno wymagające, ale powiem wam, że ten strzelający z góry jest upierdliwy. Dobrze. Porażenie natychmiastowo zmniejsza odzyskiwanie energii twojego bohatera. Aby pozbyć się zmiany stanu, korzystaj z ampułek oczyszczenia. Aha. No dobrze. Pójdźmy zebrać nasze ergo. I zajmiemy się tą marionetką chyba przy... No. O ja. Idźmy po nasze... Ergo. Leczmy się. I spróbujmy zawalczyć z tą marionetką przyszłości tutaj. Aha, czyli póki porażenie mam, to mi bardzo wolno się regeneruje.
Wow. Ale muszę wam powiedzieć, że ta włócznia... Ależ... Jest. Mamy kolanko. Jest, dobra, padła marionetka. Kwarc dostaliśmy. Super. Przyda się bardzo. Tam są jeszcze skrzynie do rozwalania przez tą armatę z góry, ale dobrze. Zobaczymy, co tutaj jeszcze najpierw mamy. Naprawmy sobie. I myślę, że zanim ruszymy tam dalej. O. O, uciekł nam motylek. No dobra, trudno. Nadrobimy to, jak rozwalimy chyba to wieżę na górze, te motylki wszystkie. Katalizator baśni i ostra rura. Uciekajmy. O kurczę. Naprawdę powiem wam, że z tą armatą na górze ciężko tu jest. Coś tu jest. Skrzynka. Termit otrzymaliśmy. Otwórzmy skrzynkę. W skrzynce co jest? Wymyślna kolekcja Veniniego. Możemy powiększyć kolekcję Veniniego, którą kupujemy. Może być ciekawie. Otwórzmy wszystkie te skrzynie. Jak będzie nas strzelał. Dobra. Tu nic nie ma. Dobra, tu nic nie ma. Tu nic wielkiego nie ma. Dobra, tam skrzynia, to jest wóz. Tu jest skrzynia. Się rozwali. Zbiornik Legionu. No dawaj mu, tylko będziemy ci trzaskać. Co jest, że... Alchemiczny wzmacniacz. Więc sprawdzimy zaraz, co to jest. To jest jakiś przedmiot. To jest wejście. Raport z eksperymentu zakonu. Obiekt doświadczalny 890. Bardzo ciekawe. Zaraz przeczytamy. Księżycowy kamień półksiężyca. I tak muszę wrócić się, zregenerować sobie wszystkie ampułki, zanim cokolwiek zacznę więcej zwiedzać. Myślę, że do tej wieży wejście jest trochę z innej strony, ale to zaraz.
Dobrze, i teraz tak. Przedmiot, który teraz znaleźliśmy. Eksperyment. Tak, raport z eksperymentu zakonu. Dobrze. Przeczytajmy. Nazwa: obiekt doświadczalny 890. Raport: najbardziej udany z eksperymentalnych wstrzyknięć prototypu eliksiru. Trójka cierpiących na zespół petryfikacji pacjentów, którzy otrzymali w tym samym czasie zastrzyk z eliksiru, zmarła. Aż do chwili śmierci cierpieli na bolesną martwicę i pękanie skóry, napady padaczki, konwulsji oraz metastazę kryształów w całym ciele. Ostatecznie zmienili się w mutacje znane jako truchła. Numer 890 zdołał stłumić efekty uboczne neutralizacji i od 56 godzin jest stabilny. Dotyka go jedynie amnezja dysocjacyjna, napady padaczki i agresja oraz halucynacje typowe dla ofiar zespołu petryfikacji. Prywatna opinia. Udało mi się potwierdzić, że propozycja zakonu, by wykorzystać jako próbkę tropiciela sprowadzonego pod kątem zdolności fizycznych, jest bardzo trafiona. Czyli tropiciela, eksperymentowania tropicielu. Próbka pobrana od obiektu 890 powinna pomóc na kolejnym etapie prac nad eliksirem. Spodziewamy się, że siostra Adriana, która otrzyma następny chrzest, będzie w stanie wypełnić życzenie zakonu. Obudź się, rozwiń, wznieś się. My, odrodzeni, przygotujemy się na narodziny Boga. Czyli alchemicy eksperymentowali na tropicielach. To jest naprawdę coś bardzo, nawet nie wiem, jak to określić, dziwnego. Gdzie niby walczyli w jednym kierunku, to jednak. No dobrze. W tym domku, jak dobrze widziałem, tam chyba jeszcze było jedno przejście, którego nie sprawdziłem. Lecę i sprawdzę teraz. No dobrze. Jak dobrze widziałem, tu jest wejście. I zobaczymy, gdzie ona prowadzi. Ah, this must be quite an Sowi urgent doktor. patient to seek out my humble abode. You are still breathing. I must treat you quickly. Grant cannot have any Co? more live patients. Trust me. It's Co to? better this way. It's far nobler to die as a human. O matko, to walka. No vital signs. You must be dead. I'll dispose of you properly. Judgment as a doctor. All should end while they're still humans. O, udało się plecy. Znowu plecy, super. As a doctor, all should Znowu end plecy. while they're still humans. Ale przyjmował gardę. Nie pamiętam, co jest z tym strzelaniem.
Jest bad. Maska sobiego doktora. O, i mamy punkty ergo na poziom. Tu nic więcej nie będzie. No nie spodziewałem się, że w takim miejscu spotkamy takiego przeciwnika. Tu coś jest. Nie jestem numerem 890. Zapomniane, cenne imię. Co? Nie jestem. Czyli to on był tu numerem? Który przetrwał? Dziwne. No dobrze. Chciałbym teraz wrócić się do hotelu Krat. Wydać nasze ergo. Zebrać dukatowe owoce. I myślę, że tutaj zakończymy nasz odcinek. W następnym odcinku ruszymy dalej. Znajdziemy wejście do tej wieży, gdzie strzela ta dziadowska armata. Bo naprawdę jest dosyć mocno upierdliwa. Zaczmieliamy kwarcu, czy jest dwa. Jeszcze nie ma sensu nic robić. I tak. Możemy powiększyć kolekcję Beniniego. Master Fanini's collection box. Patrons of prestige can always count on seeing a bit more than the average customer. I am talking about you, sir. Shall we pay a visit to the House of Vanini's private reserve? At the House of Vanini, even price. Dobrze, co teraz nam przybyło? Amulety. Zwiększa maksymalną ilość punktów życia, energii i legionu. To warto zakupić. Zaawansowanie. Zwiększa obrażenia zadawane truchłom. I tak. Wyściółka pancerza przestrzennego. Arg. To trzeba będzie posprawdzać, jak ja mam. A co można kupić? Tu są jakieś bezbroń. Głównie rozkruszacza skał. Bardzo ciekawe. Tymczasowo zwiększa współczynnik krytyczny broni. No, trochę jest. Korba zaawansowania, korba... No dobrze. Tu nic. Zobaczmy tutaj, czy coś będzie. 2x4. Śledzowe kamienie pierwszej kwadry. Powiem wam, że cały czas mi ta pałka elektryczna chodzi po głowie. Bardzo dobrze się nie ugrało, ale żeby urozmaicić jednak trochę, to pograłem chwilę włócznią. No ale też dostałem bardzo fajną informację, że z tego bossa z bagien robi się bardzo dobrą broń. Mamy kwarc. Dobrze, to wiem, co zrobimy. Na razie nie poziom, a wzmocnimy napęd pi naszej postaci. Tą bronią, którą sobie stworzymy, będzie katana, którą wiele osób kończy grę i naprawdę podobno ta katana jest mistrzowska. Co my tu mamy? Garda doskonała. Miejsce amuletów. Punkty baśni. Miejsce amuletów. Przyda nam się dodatkowy amulet i teraz tak. Zwiększenie ogniw pulsu. To na pewno. Teraz tak, poprawia atak baśniowego kunsztu, obniża zużycie wytrzymałości broni. To nie. Weźmy to. I teraz tutaj jeszcze. Ładowanie legionu. Weźmy szybkie użycie kamienia życzeń. Bo to powiem wam, że ten kamień to naprawdę strasznie długo się używa. Dobrze, mamy. I teraz mamy tak 9 ampułek do leczenia. No nie podpakowaliśmy naszej postaci, ale myślę, że to co zrobiliśmy teraz to naprawdę będzie ciekawe. I teraz tak, mamy miejsce na amulet.
I tutaj był amulet, który zwiększał nasze statystyki. Ten zwiększa maksymalną ilość punktów życia, energii i legion. Dobrze. Weźmy go teraz, ubierzmy. Który to był? Mamy. I teraz jakie mamy amulety? Zwiększa maksymalne punkty życia. Stale przywraca punkty życia. Limit obciążenia i tutaj. I super. Tu jest wszystko. No dobrze, czyli tak, mamy poziom 53 naszą postacią. Nawet zobaczmy, co mamy. 5, 9 i 7. Czyli ta jest lepsza. To jest trochę gorsza. Może kupmy wszystkie. I teraz zobaczmy, co możemy ubrać. Ta jest zdecydowanie lepsza niż nasze wszystkie. Super, tu możemy porozmawiać. I teraz tak. Idźmy. A właśnie, jeszcze nam wypadł jeden przedmiot, którym było alchemiczny wzmacniacz. Przyspiesza wzrost dukatowych owoców. To jest przedmiot, który możemy wzmocnić sobie dukatowe drzewo, które zaraz spróbujemy, użyjemy tego, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobrze, mamy dukatowe owoce. I teraz tak, strzyknij wzmacniacz i alchemiczny wzmacniacz. I on przyspieszył wzrost dukatowych owoców. Teraz zobaczymy. Stalker, please. Kupiliśmy sobie jeszcze dwa kamienie. Widzicie, jak szybciej czas leci? Dobrze, mamy dukatowy owoc. No i super, mamy wzmocnioną postać poniekąd bez levelowania. A teraz wrócimy na bagna i już na tym odcinku ruszymy dalej. Zobaczymy, co tam dalej będzie. Czy my tu wszystko już zrobiliśmy? Tak, tu już mamy wszystko. No i co? Myślę, że to fajnie, bo trochę rozwinęliśmy, zwiedziliśmy trochę mapki. I teraz tak, w następnym odcinku planuję dojść do tej wieży, żeby tam rozwalić tą armatę. Rozwalimy tę marionetkę przyszłości, która nam została. I zobaczymy, czy blokujemy drogę do bossa. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki i komentarze. I do następnego, cześć!